Ewa Skarżyńska, Bolesia Opowieść o niezwykłych losach błogosławionej Bolesławy lament Czyta Joanna Węgrzynowska Matka Bolesława odczekała chwilę, po czym patrząc zatroskaną twarz biskupa, powiedziała zaniepokojona Podobno wielki książę Mikołaj Mikołajewicz wydał jakiś dekret, w którym obiecuje Polakom, że po zakończeniu wojny Zjednoczy ziemie polskie ze wszystkich trzech zaborów pod berłem carów i nada im autonomię. Czy to prawda? Biskup cieplak uśmiechnął się pobłażliwie. Wydał owszem manifest. Odparł z przekąsem. Jako członek carskiej dynastii Romanowów i główny dowódca armii rosyjskiej może sobie roić w głowie różne plany. Także i taki, ale... Zaraz mu na to odpowiedział nasz Józef Piłsudski, organizując legiony polskie i powołując tajny rząd narodowy. Wiem to z pewnego źródła. A więc wyzwolenie ojczyzny bliskie? zapytała pełna nadziei. Bóg jeden to wie, usłyszała w odpowiedzi. Bóg jeden wie. Po czym patrząc tam, gdzie wzrok nie sięga, powiedział w zamyśleniu: Nasz naród zahartowany. Trudu się nie ulęknie, a skoro Bogu ufa, od gromu wroga nie pęknie. Dłuższa modlitwa, której oddała się zaraz po tej rozmowie w arcybiskupiej świątyni, sprawiła, że wróciła do domu umocniona. Jeżeli milczenie jest złotem, myślała, to pokora jest prawdziwym brylantem. O tę pokorę bardziej jeszcze postanowiła zabiegać. Do niej także z jeszcze większym zapałem zachęcała siostry. Kiedy jest nam ciężko, przekonywała, stajemy się milsze Bogu, bośmy w cierpieniu bardziej podobne do naszego oblubieńca. Dlatego nie smućmy się. Pamiętajmy raczej, że naszym celem jest szerzyć chwałę Bożą i służyć Kościołowi i zbawieniu dusz, służyć w każdej sytuacji. Po to opuściłyśmy świat i wszystko, co było nam drogie. Niech więc gorliwość o chwałę Bożą i zbawienie dusz towarzyszy nam zawsze i wszędzie. A zawołanie świętego Ignacego Loyoli, pomagać duszom, niech dodaje nam sił. W górę serca, siostry! Przed nami ogrom pracy i nowe zadania. Istotnie, do Sankt Petersburga zaczęli napływać już wkrótce całymi rodzinami wygnańcy i uchodźcy z Królestwa Polskiego aby ulżyć ich doli, katolicy mieszkający w Petersburgu przystąpili natychmiast do tworzenia komitetów pomocy społecznej. Także matka Bolesława, działająca aktywnie w konferencji Świętego Vincentego a Paulo, uruchomiła w kilku miejscach Petersburga punkty opieki, a w dzielnicy Narwskiej i wyborskiej kierowała akcją osobiście. Na ulicach roiło się od bezdomnych sierot, starców i kalek. Wałęsające się dzieci można było spotkać nawet w nocy. Wojna. Dla jednych nadzieja na odzyskanie wolności, dla innych gwałt i przemoc. Tułaczka ludzi pozbawionych dachu nad głową, wynędzniałe twarze, płacz kobiet i dzieci, jęki rannych. Wojna. Co przyniesie tym razem? Komu odbierze władzę? Komu ją przywróci? Zastanawiała się matka Bolesława. Dowiedziawszy się, że niedaleko Sankt Petersburga znajduje się szpital wojskowy dla rannych polskich żołnierzy, zaczęła i tam kierować pomoc. W mieście powstawały spontanicznie schroniska, szkoły i garkuchnie. Jednak w miarę upływu czasu i zwiększającej się liczby ubogiej ludności, sytuacja, zwłaszcza żywieniowa, zaczęła się gwałtownie pogarszać. Ceny żywności poszły w górę zaczął dokuczać głód. Na ciepły posiłek do sióstr przychodziło coraz więcej ludzi. Nikt nie pytał ich o to, jakiej są narodowości czy wyznania. Na wszystkich, bez wyjątku, czekał zawsze talerz zupy, słowo pociechy i uśmiech. Mając nadzieję, że w innych miejscowościach ceny nie są aż tak drakońskie, jak w Petersburgu, i że łatwiej w nich będzie o zakup żywności, Matka Bolesława postanowiła zorganizować kolonie letnie w niedalekim Pargołowie. Miejscowość była urocza, a dzieci, najbiedniejsi wychowankowie i grupa dziewcząt z gimnazjum naprawdę szczęśliwe. Niestety i tam nie obeszło się bez kłopotów. Zgromadzone zawczasu zapasy żywności szybko zaczęły się kurczyć, a zakupienie do jedzenia czegokolwiek graniczyło z cudem. Siostry wysyłały więc dzieci na pole po poszczaw albo po jagody i grzyby do lasu, a one, przejęte swoją nową misją, znosiły do kuchni z dumą zebrane dary, dziękowały za nie dobremu Bogu i nieraz jeszcze po powrocie do rodzinnych domów wspominały niezrównane pargołowskie pierogi z jagodami. Nowe nadzieje. Stolica Rosji, nazywana z Niemiecka Sankt Petersburgiem, Została w efekcie narastających wrogich nastrojów wobec Niemiec przemianowana 1 września 1914 roku na Piotrogród. Miesiąc później Niemcy wkroczyli na teren Królestwa Polskiego, będącego pod zaborem rosyjskim, a wojska rosyjskie z kolei zaatakowały twierdzę w przemyślu, znajdującą się pod zaborem austro-węgierskim. Zawierucha wojenna ogarnęła Europę. Nadeszła Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Matka Bolesława wzięła w ręce biały opłatek. Siostry, powiedziała, mówią, że legiony Piłsudskiego walczą o Polskę, walczą o jej niepodległość. Życzmy sobie, aby było to już ostatnie nasze Boże Narodzenie w niewoli. Życzmy sobie wolnej ojczyzny. Łzy, które popłynęły w tej uroczystej chwili, przerodziły się niebawem w żarliwą modlitwę za walczących i za ofiary tych krwawych wydarzeń. Siostry z uwagą śledziły odtąd wiadomości z frontu podawane w gazetach. Zdarzały się wśród nich również zaskakujące informacje niedotyczące wojny. Piotrogradzki listok z 1 lutego 1915 roku Donosił na przykład o wybraniu na generała zakonu jezuitów ojca Włodzimierza Leduchowskiego, brata hrabiny Urszuli Leduchowskiej, a Nowoje Wiemia podawało jako nielada sensację, że obie siostry ojca Leduchowskiego, Urszula i Teresa, są kierowniczkami polskich zakonów żeńskich w Galicji. Wiedziała matka o tym, że hrabina Leduchowska jest przełożoną zakonu? spytała siostra Łucja po przeczytaniu tej wzmianki. Matka Bolesława uśmiechnęła się. Wiedzieć nie wiedziałam, bo mi nikt nie powiedział, ale czuć czułam. Cztery dni później ruskoje znamia pytało z kolei z trwogą na pierwszej stronie. Czy istnieją w Kijowie jezuici i czy ktokolwiek przeciwdziała ich zgubnej, zaraźliwej działalności? Autor tego artykułu wymieniał wśród wielu nazwisk także nazwisko ojca Feliksa Wiercińskiego. Biedny ojciec, westchnęła matka Bolesława. Nie ma ani chwili spokoju. Tocząca się wojna przybrała już niebawem, jak słusznie przewidywał biskup Jan Cieplak, rozmiary wojny światowej. Walki toczyły się nie tylko w Europie, ale także w Azji i Afryce. W polskim szpitalu w pobliżu Petersburga Polacy nadal używali nazwy Petersburg zamiast Piotrogrodu, przybywało jeńców. Matka Bolesława wysyłała do szpitala siostry z lekami i materiałami opatrunkowymi w miarę regularnie. Sama też jeździła tam od czasu do czasu. Żal jej było ogromnie tych biedaków. Wielu z nich cierpiało z powodu rozległych ran i trwałych okaleczeń. Wielu zwracało się do niej z prośbą o modlitwę albo modliło się razem z nią w tym zgiełkliwym miejscu, w którym krzyki operowanych mieszały się z jękami umierających. Była wiosna roku 1915, a ona modliła się akurat przy posłaniu jakiegoś umierającego chłopaka, kiedy podeszła do niej niespodziewanie siostra Monika sianita. Jeden z żołnierzy chce z matką pilnie rozmawiać, odezwała się półgłosem. Kto? zdziwiła się. Nie wiem, ale bardzo nalega. Matka Bolesława dokończyła odmawianie modlitwy i uczyniła chłopakowi znak krzyża na czole. Pan Jezus czeka na ciebie. powiedziała łagodnie. Czeka z otwartymi ramionami tam, gdzie nie ma już bólu, gdzie wszyscy się kiedyś. W tej samej chwili chłopak utkwił wzrok w górze, uniósł się jakimś nadludzkim wysiłkiem, po czym opadł bezwładnie na poduszkę. Takie młode życie. Szkoda. Westchnęła z bólem. Jeszcze dzieciak, a już bohater. Szła za siostrą Moniką wzdłuż długiej sali wypełnionej rannymi, przy których uwijały się sanitariuszki. Zaduch niewietrzonego pomieszczenia, zmieszany z ostrym zapachem leków, przyprawiał o mdłości. Bolesiu, usłyszała nagle radosny okrzyk. Łzy zakręciły się jej w oczach. Znała ten głos. Spojrzała na owiniętą bandażem głowę. Tak, to były te same jasne oczy. Te same, chociaż należały już do całkiem dojrzałego mężczyzny. — Janku — powiedziała ze współczuciem — więc i ty tutaj? — Zachciało mi się wojować, to i oberwałem — zaśmiał się, jakby chodziło o błahostkę. — Ale nie w byle jakim wojsku, nie myśl sobie — dodał z dumą — w Legionach Piłsudskiego. Nagle ból wykrzywił mu usta. Już poprzednim razem cię zauważyłem, odezwał się znowu, ale za daleko miałem do telefonu, żartował. Ty też widzę, robisz nielichą robotę i na pewno jak zwykle w sposób doskonały. Tym razem i ona uśmiechnęła się. Głowa cała, stwierdziła rzeczowo, więc za parę dni pewnie będziesz zdrów. Głowa cała, to prawda, przytaknął. Gorzej, że jedna noga utknęła na polu bitwy. To mówiąc, odwinął koc, którym był przykryty. O Boże, wyszeptała, nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nie wiesz? Roześmiał się. Ty nie wiesz? Ależ to do ciebie niepodobne. Powiem ci, co powinnaś powiedzieć. Janku, rozumiem twój ból, ale ojczyzna cierpi stokroć więcej. Bądź więc rozumnym chłopcem i ofiaruj jej z radością swoje cierpienie. Okryła go z powrotem kocem. Ojczyzna cierpi stokroć więcej bolesiu, powtórzył z naciskiem. Cierpi tylu niewinnych ludzi, bo to straszna wojna. Na polach bitew pojawiły się nieznane dotąd samoloty i czołgi, zaczęto używać broni chemicznej, a Polacy pomyśl tylko. Walczą czasem przeciwko sobie. To prawda. Są przecież wcielani do armii we wszystkich trzech zaborach, do armii, które walczą ze sobą. Ojczyzna cierpi, a będzie cierpiała jeszcze bardziej, kiedy w Rosji wybuchnie rewolucja. Rewolucja? Co też ty mówisz, Janku? Chyba masz gorączkę. Kiedy w Rosji wybuchnie rewolucja, mówił nie zważając na jej słowa. — Runie dotychczasowy porządek i nie spełni się już, Bolesiu, nasze marzenie o ojczyźnie z dawnych czasów. Przekonasz się. Popatrzyła na niego ze smutkiem. — Będę się za ciebie modliła — powiedziała na pożegnanie. — Żebyś wrócił szczęśliwie do Łowicza. Do swoich.